Zapraszam na najnowsze wydanie Studia Grupy Orlen. Zaczynamy nasz program informacyjny. Grzegorz Szałkowski. Dzień dobry. Oto najważniejsze tematy tego programu. Orlen pamięta o pracownikach. Doroczne spotkanie realizatorów projektów. Anvil wręczył stypendia zdolnej młodzieży. Zaczynamy od relacji ze spotkania z pracownikami naszej firmy. Mają one długą tradycję w Orlenie, a do grupy zapraszanych na spotkania należą nie tylko obecni pracownicy świętujący jubileusze pracy zawodowej, ale także byli już pracownicy, o których firma pamięta i świętuje wraz z nimi okrągłe rocznice urodzin. Niezmiennie organizatorem spotkań jest Biuro Zarządzania Relacjami Społecznymi, a wśród zaproszonych gości była też rzecznik do spraw etyki w PKN Orlen. To wydarzenie pokazuje, jak ważne dla naszej organizacji jest celebrowanie oraz docenianie pracowników, którzy przez wiele lat wspólnie z innymi zaangażowani byli w tworzenie PKN Orlen. Uważam, że takie wydarzenie jest najlepszym przykładem tego, że doceniamy, jesteśmy wdzięczni i chcemy pokazać, że nadal wspólnie chcemy się spotykać i uczestniczyć w życiu organizacji. Spotkania z emerytami oraz jubilatami pracy mają już długą tradycję i są jednym z elementów budowania więzi i pozytywnych relacji między pracodawcą a pracownikami. Już za tydzień duże wydarzenie w naszej firmie Project Management and Innovation Day. W jego ramach spotkają się pracownicy odpowiedzialni za realizację projektów mających wpływ na rozwój biznesowy i produkcyjny koncernu. Project Management and Innovation Day to inicjatywa cyklicznych spotkań dla społeczności projektowej Grupy Orlen, która rozwija i integruje grupy eksperckie w organizacji. Coroczne wydarzenie to forma aktywnej wymiany wiedzy i doświadczeń na temat realizowanych projektów w Grupie Orlen. Każda edycja ma motyw przewodni związany z wybraną tematyką. Budowa zespołów projektowych, innowacyjne metody zarządzania projektami czy przywództwo w zarządzaniu projektami. Uczestnikami wydarzenia są pracownicy z kluczowych spółek Grupy Kapitałowej Orlen, czyli aktywni członkowie zespołów projektowych, kluczowi kierownicy, koordynatorzy oraz administratorzy systemu zarządzania projektami. Podczas wszystkich edycji wydarzenia udział wzięło blisko 750 osób. Najbliższe odbędzie się 21 listopada w Warszawie, a relacje pokażemy w jednym z najbliższych wydań Studia Grupy Orlen. Anvil dla Włocławka to fundacja, która bardzo aktywnie działa na rzecz środowiska lokalnego, w którym funkcjonuje jej fundator, włocławska spółka z naszej grupy kapitałowej. Dowodem tego są liczne projekty i programy realizowane na rzecz mieszkańców tego miasta, a jednym z nich są stypendia przyznawane młodym, zdolnym ludziom. Tym razem Fundacja Anvilu wyłoniła najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z Włocławka i okolic. Prymusi otrzymali stypendia w 5. edycji programu Primi Inter Pares za bardzo dobre wyniki w nauce, działalność wolontariacką, a także ponadprzeciętne osiągnięcia pozaszkolne. Stypendia otrzymało łącznie 37 uczniów. W roku szkolnym 2019-2020 otrzymają oni od fundacji środki na rozwój swoich umiejętności i zainteresowań na łączną kwotę 109 tysięcy złotych. Tym samym grono stypendystów fundacji w sumie tworzy już niemal 200 uczniów. Program wsparcia młodych i zdolnych uczniów jest realizowany od 5 lat. W tym czasie fundacja przekazała na ich rzecz już ponad 500 000 złotych. Stypendyści wykorzystują uzyskane w ten sposób fundusze m.in. na opłacenie wyjazdów edukacyjnych, zakup pomocy naukowych, a także pokrycie kosztów udziału w zajęciach dodatkowych. W naszym programie zabieramy Państwa na chwilę do Czech. Tam za sprawą naszych południowych kolegów miał miejsce Unipetrol Fun Park, zorganizowany dla mieszkańców miasta Litwinów przy okazji święta patrona miasta, świętego Michała. Unipetrol Fun Park to dzień pełen zabaw i nauki, a tegoroczna edycja miała rekordową liczbę odwiedzających. Ponad 1700 pracowników wraz z rodzinami. Wśród atrakcji znalazło się coś dla dzieci i dorosłych, między innymi konkursy i quizy z nagrodami. Studenci ze szkoły chemicznej zaprezentowali widowiskowe eksperymenty chemiczne. Program wzbogaciło także stoisko Multisport, na którym można było spróbować swoich sił w kilku dyscyplinach sportowych oraz skorzystać z usług doradztwa zdrowotnego. Pojawili się również gracze klubu HC Werwa Litwinow. Spotkali się z fanami i rozdali dziesiątki autografów. Dzieci mogły sobie zrobić zdjęcie z popularną maskotką litwinowskiej drużyny Werwaki i wziąć udział w hokejowym turnieju strzelców. Dla miłośników samochodów przygotowano trasę wyścigową benzina.
Spółka Benzina wraz z Fundacją Unipetrol zaprezentowała Benzina Food Truck, w którym serwowano znakomitą kawę i przekąski znane z oferty Stop Cafe. Przychód z ich sprzedaży został przekazany na zakup pomocy naukowych i indywidualne kształcenie nauczycieli szkoły podstawowej Karmel w regionie usteckim. I jeszcze jeden temat będący zarazem zaproszeniem to akcja Przytul Polskę, mająca propagować modę na bycie patriotą i budowanie świadomości bycia Polakiem poprzez różne wątki od kulinarnych po kulturowe. Obecnie w ramach akcji można odwiedzić wystawę w Warszawie, do czego jeszcze zachęcamy do 8 grudnia. A ty co najbardziej lubisz w Polsce? Kiszone ogórki? Małysza? A może polskie wilki? Przyjdź na Przytul Polskę i sam się przekonaj. Przytul Polskę to wystawa dla rodzin. Przyjdźcie, przekonajcie się, przytulcie Polskę. Pora kończyć nasz program. Kolejne wydanie Studia Grupy Orlen oczywiście już za tydzień. Zapraszam serdecznie, polecam i do zobaczenia.